Bór, 24 września 40 roku. Pogoda jakoś trzyma. Do Bór mamy jeszcze około 100 km i właściwie można by tam dojechać jeszcze dzisiaj. Zwiększamy szybkość do 18 km na godzinę przeciętnie i rwiemy z pedałów. Pomimo słońca i pogody ten kraj jest już zupełnie inny. Nie jest gorąco, nie jest tak jasno, kolory są inne. Czujemy, że przejechaliśmy francuski równik. Południe skończyło się i zaczyna się ta inna Francja, wilgotna i chłodna. Winogrona są kwaśne i winobranie jeszcze nie rozpoczęte. Po polach, w powietrzu, wszędzie snuje się już jesienny smutek, którego na południu zupełnie nie odczuwałem. Widoczne na prawo pasmo Alp oddala się i niknie we mgle. Jutro możemy już być w szalę i ogarnia nas emocja, czy Niemcy nas puszczą, czy nie. Tadzio twierdzi, że ma jak najlepsze przeczucia. Co im zależy na takich lejtkach jak my? Poszprecharz z nimi, ukłonimy się ładnie, powiemy nach Paryż? Na pewno puszczą. Koło pierwszej po południu dzień zrobił się szary i pochmurny. Jemy obiad przy drodze, jedząc na deser białe winogrona kwaśne jak ocet. W ogóle jest jakoś kwaśno, chłodno i wilgotno. Droga jest monotonna. Po obiedzie ostrzejsze tempo. Po drodze przyczepia się do nas jakiś młody chłopak, dobrze ubrany i trzyma się cały czas za tylnym kołem Tadzia. Przy podjazdach pod górę wyprzedza nas dzięki przerzutce, ale na równym doganiamy go i znowu siedzi nam na kole. Postanawiamy go zmęczyć i zwiększamy tempo. Podjeżdża do mnie i mówi: ależ wyciągniecie i to z takim bagażem. Zaczyna z nim rozmawiać i opowiadać, skąd jedziemy. On był u swoich dziadków na wsi i wraca teraz do Bór. Opowiada mi, że przed 2 tygodniami zdał maturę i że teraz chce zacząć wyższe studia leśnictwa. Inteligentny chłopak z francuskiej burżuazji. Zagaduję go o tematy maturyczne, o łacinę, o grekę, czy mieliście Tacyta, czy Liviusza. Pan też zdawał maturę? Pyta trochę zdziwiony. Mówię mu, że i maturę, i étude supérieure. Ożywił się jeszcze bardziej. Mówimy o jego maturze już z całym znawstwem przedmiotów. Opowiada mi, że z historii mieli temat bardzo aktualny, prawdopodobnie podyktowany przez okupantów. Rola Anglii w dążeniach Napoleona. Chodziło o to, żeby wykazać, iż Napoleon chciał zjednoczyć Europę, ale Anglia, ta wstrętna i perfidna Anglia, nie dopuściła do tego. Zwierza mi się, że wszyscy trochę się boją, bo napisali o Anglii, jako o jedynym kraju, który dzięki swojej nieustępliwej, zimnej krwi i samozaparciu potrafił oprzeć się Napoleonowi i rozbić go w ostatecznej rozgrywce. Nie czytałem gazet i nie słuchałem radia. Teraz podobno dzień w dzień i noc w noc Niemcy robią wielkie naloty i chłopak z entuzjazmem opowiada mi o wspaniałej postawie Anglików. Rzeczywiście, wojna. Zastanawiamy się, czy Napoleon istotnie chciał stworzyć pewnego rodzaju paneuropę pod berłem Francji. I kiedy właściwie wpadł na ten pomysł? Na pewno nie zaraz na początku, kiedy zaczęło mu iść, lecz dopiero później, gdy coraz to nowym podbojom i uciskaniu innych narodów trzeba było nadać cechy myśli wyższej, ideału. Jak dotychczas Hitler nic nie mówił o Europie, mówi ciągle o 80 milionach Niemców potrzebujących Lebensraumu. Kiedy zacznie mówić o Europie i zmieni się z materialisty w idealistę? A może Napoleon miał rzeczywiście taki plan? Tak, ale rozpoczął wojnę z Rosją i to go zgubiło. Zrobił kapitalne głupstwo, którego Hitler chyba nie popełni.
Przypominam mu jednak, że przecież początkowo Napoleon spotkał się z Aleksandrem na Niemnie i wszystko szło dobrze. Popsuło się dopiero potem. Peut-être maintenant, ça va changer aussi. On se jamais. Śmiejemy się. Pytam go, co myśli o general de Gaulle. On jeden ratuje nasz honor przed światem. A potem pytam. On stara się ratować naród. Francuzi pracują na dwie zmiany. I wilk syty, i koza cała. Nie dyskutuję z nim na ten temat, nie chwytam tego rozumowania. Przerzucamy się na Liviusza i na Tacyta, na Horacego i Owidiusza, a w końcu na literaturę francuską. Jest zachwycony, że tyle czytałem. Tłumaczę mu, że każdy trochę wykształcony Polak zna często literaturę francuską lepiej niż niemiecką, że prawie cały Balzac jest po polsku. Opowiadam mu o wpływie kultury francuskiej na naszą. Słucha chciwie. To ciekawe, jak mało Francuzi o was wiedzą. Mówię mu otwarcie, że Francja zanadto zapatrzyła się w swoją wielkość. Nie szła naprzód, nie potrafiła wytworzyć młodzieży rzutkiej i z ideałem. I w dziedzinie ekonomiczno-ludnościowej zaniedbała się. Spoczęła na laurach, nie potrafiła zająć ani w przestrzeni, ani w czasie miejsca, do którego pretendowała. I pękła. Przyznał mi rację. A ponieważ ma zamiar studiować leśnictwo i rolnictwo, więc rozgadał się na ten temat. Powiedział mi ciekawą rzecz. Już teraz obliczono z grubsza, że Francja straciła w tej wojnie około 300 tysięcy koni. To przez niedbalstwo żołnierzy, powiada. Rekwirowano konie, czy trzeba, czy nie trzeba. Spędzano je razem i w końcu zwierzęta zdychały i padały z głodu, od słońca, z pragnienia. Czym będzie się teraz orać i mucić? Przyjdzie głód. Jakby dla ilustracji naszej rozmowy przejeżdżamy przez małą osadę i musimy zjechać z drogi, bo na drodze mucą. Ponieważ nie znają klepisk w stodole, asfalt drogi służy im za klepisko. W poprzek szosy poukładali snopki i wiwijają cepami. Zresztą dosyć niezdarnie. Kobiety stoją obok ze szczotkami i zmiotkami i po wymuceniu snopków zmiatają ziarno z asfaltu. Student powiada. O, widzi pan, teraz tak wszędzie mucą, a gdy jedzie samochód, to musi objeżdżać, bo chłopi nie ustąpią. Wprawdzie Niemcy mają dać 200 tysięcy ton ropy na uruchomienie mockarni i traktorów, ale co to znaczy? Tak. Najbliższy rok będzie we Francji ciężki. Pyta mnie, gdzie mamy zamiar nocować. Odpowiadam, że w namiocie. Proponuje mi wobec tego, że tuż przy wjeździe do Bourg zaprowadzi nas do ogrodu, przeznaczonego specjalnie na obozowanie i że za jego protekcją możemy z tego urządzenia skorzystać. W lecie, w czasie sezonu, obozują w tym ogrodzie Reyer organizacja harcerska, przejeżdżając przez Bourg. Teren wynajęty jest przez Eclairsbourg i specjalnie urządzony. Zgadzam się z przyjemnością.